środku Sfory Biała Podlaska, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Oddziału Warszawa. Umowa została podpisana w kwietniu bieżącego roku i realizujemy obecnie projekt na prośbę pana wójta. Grzecznościowo jesteśmy tutaj, żeby państwu opowiedzieć o przebiegu tych prac projektowych i nakreślić ramy czasowe planowanej inwestycji. Na koniec bieżącego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji z RID na inwestycje. Natomiast planowane rozpoczęcie robót budowlanych jest na drugi kwartał 2020 roku. Inwestycja 2022 roku. Inwestycja planowo ma zostać zakończona w drugim półroczu 2024 roku. W dzisiejszej sesji Rady Gminy Biała Podlaska gościli panowie z firmy, która wygrała przetarg na bardzo ważną inwestycję, która w najbliższych latach będzie realizowana, czyli odcinek autostrady A2, który będzie jak przebiegał? Tak, rzeczywiście dzisiaj kolejna sesja z udziałem sołtysów wyjazdowa i na tą sesję zaprosiliśmy panów dyrektorów, którzy odpowiadają za odcinek autostrady od Sfór do węzła Cicibur Duży. Zaprosiliśmy ich, aby poinformować tak o sytuacji, kiedy, jak to będzie się odbywać. Myślę, że takie spotkanie oko w oko z dyrektorami odpowiedzialnymi za ten odcinek było wskazane. Pytań na tym etapie za dużo jeszcze dzisiaj nie było, chociaż zainteresowanie ogromne, bo jak panowie dyrektorzy mówili o autostradzie, to była cisza taka, że słychać było przelot muchy, ale zacznie się dopiero wówczas, kiedy Urząd Wojewódzki w Lublinie rozpocznie etap wywłaszczania gruntów. Wtedy zacznie się naprawdę wielkie zainteresowanie tą autostradą. No cóż, dzisiaj możemy powiedzieć, że projekt został już wykonany. Termin zakończenia budowy tej autostrady to 2024 rok, także jeszcze dużo czasu. Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy już dawno zapoznali się z przebiegiem tej trasy i już się oswoili z tym przebiegiem trasy i nie ma jakichś takich gwałtownych ruchów. Na trasie tej, oprócz przekazania gruntów pod autostradę, bo jest zabezpieczony pewien odcinek tych gruntów, niestety do wysiedlenia jest co najmniej 5 gospodarstw i tu będzie wielki ból. Zgodnie z tym, co wszyscy wiemy, starych drzew się nie przesadza, a tu niestety trzeba będzie. Ale myślę, że uda nam się przeprowadzić to bez wielkich wstrząsów. Warto przypomnieć, że autostrada tak trochę przebiega przez środek gminy Biała Podlaska. Tak, dokładnie. Dzieli naszą gminę dokładnie na połowę. Przebieg tej autostrady leci po nitce wytyczonej już w latach 80. Dokładnie tak, jak miała być na olimpiadę w Moskwie. Wydaje mi się, że wszyscy bezpośrednio zainteresowani przez ich grunty, którędy jest wytyczona ta autostrada, doskonale już wiedzą. Jest trochę zamieszania przy węźle Cicibur, ponieważ tutaj będzie rewolucja. Przedstawię pokrótce elementy tej trasy, takie główne. Droga ma około 14 km. Zaczyna się w okolicach miejscowości Sfory. Następnie na samym początku tej trasy znajduje się droga poprzeczna numer 1, która jest drogą gminną. Następnie tu jest droga powiatowa. W okolicach miejscowości Kolonia Sitnik i Kolonia Łukowce jest planowana lokalizacja.
stacja MOP-u, miejsce obsługi podróżnych wraz ze stacją benzynową. W okolicach miejscowości Sitnik droga numer 7, to jest również ta fioletowa, to jest droga gminna. Droga poprzeczna numer 4 w okolicach miejscowości Terebela, kolonia Terebela. Jej przebieg tutaj na fioletowo. I w okolicach miejscowości Cicibór Duży planowany jest węzeł do obsługi Białej Podlaskiej od strony północnej. Są dwie drogi planowane, tutaj gminne, DJ14 i DJ15. Droga, autostrada ma mieć dwie jezdnie, dwa pasy ruchu, kategorię ruchu KR6. Będzie wyposażona w przejścia dla zwierząt, w obiekty inżynierskie, przepusty i obiekty mostowe w miejscach cieków. Procedurę tak zwaną wywłaszczeniową. Organem, który tą procedurę przeprowadza, jest Urząd Wojewódzki w Lublinie. My jako wykonawca i projektant robót występujemy do wojewody lubelskiego z wnioskiem o wydanie decyzji z RIT, czyli zgody na realizację inwestycji drogowej. W trakcie tej procedury zostanie zawiadomiony Urząd Gminy. Będą wywieszone ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, tablicy informacyjnej powiadamiające mieszkańców o rozpoczęciu tej procedury. Wszyscy zainteresowani, osoby, których ta inwestycja w jakiś sposób obejmuje, zostaną przez Urząd Wojewódzki poinformowane. Wojewoda Mazowiecki rozpocznie procedurę wywłaszczeniową. Więc to jest organ, wojewoda lubelski rozpocznie procedurę wywłaszczeniową i to jest organ, do którego należy kierować wszelkie zapytania w tej sprawie. Natomiast ważną informacją jest to, że mieszkańcy po wydaniu decyzji z RIT zostaną poinformowani przez wojewodę o konieczności przekazania działek i w przypadku przekazania na rzecz Generalnej Dyrekcji tych działek wartość w ciągu 30 dni wartość nieruchomości zostanie zwiększona, czyli wypłata odszkodowania zostanie zwiększona o 5% wartości nieruchomości. Bardzo ważny temat, który warto rzeczywiście podkreślić, to jest uporządkowanie wszelkich kwestii związanych z księgami wieczystymi w przypadku, czy też adresem do korespondencji. Urząd Wojewódzki w tym wypadku często wysyła informacje na adres, który ma w dokumentach, nie zgadzający się z rzeczywistym adresem zamieszkania. Warto uregulować tą kwestię. Bardzo ważne jest też uporządkowanie kwestii własnościowych w księgach wieczystych, gdyż Urząd Wojewódzki ma dostęp do ksiąg wieczystych i na tej podstawie wysyła zawiadomienia do zainteresowanych osób. Jeżeli w księdze wieczystej jest na przykład, jeżeli doszło do sprzedaży działki i działka już jest własnością innego właściciela, a nie ma tej informacji w księdze wieczystej, to Urząd Wojewódzki o tym nie wie. Dlatego bardzo właśnie apelujemy o to, żeby te sprawy aktualizować na bieżąco w urzędach.